Dziewczęcy chór katedralny Puelle Orantes Tarnowa wystąpi w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na cykl koncertów zatytułowany Muzycznie śladami polskiej niepodległości. Pierwszy koncert z tego cyklu odbędzie się w najbliższą sobotę, 5 maja o godzinie 19 w kościele Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Chór zaplanował 10 koncertów na jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Będą one śpiewane nie tylko na terenie naszej diecezji, ale również na Jasnej Górze, w Kole, w Wielkopolsce. A ostatnim koncertem w tym cyklu będzie koncert 24 listopada w naszej tarnowskiej katedrze, gdzie chór wystąpi u boku orkiestry. Będzie wtedy wykonane przepiękne dzieło, które się pisze, Missa pro Patria, zamówione właśnie na okoliczność stulecia polskiej niepodległości. Chór Puelle Orantes istnieje od 1985 roku. Jest laureatem 23 ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów.